Nareszcie wakacje. Szybciej, śledziu, już dzwonią! Dzięki, panie śledziu! Udało się nam! Niewiarygodne! O mały włos popłynęliby beze mnie! Szkoda, że nie zamówiłem większej skrzyni. O, Karol, jesteś. Wszędzie cię szukałem. Witaj, Grześ. Myślisz, że uda się jeszcze wykorzystać te deski? Jasne. Ludzie na pewno coś wymyślą. Ja zrobiłbym stołek. Albo ławkę. O, albo karnik dla ptaków. To świetny pomysł, Grzesiu. A czy możemy to zrobić po wakacjach? Łosiu, czy to co widzę to jednorazowy plastikowy kubeczek? Czy nie wiesz, że taki jeden kubeczek, którego teraz raz sobie użyjesz, będzie rozkładał się jakieś 500 lat co najmniej i pewnie w końcu trafi do oceanu? Dobrze, że chociaż użyłeś słomki z makaronu. Są super! To prawda, to prawda. Spokojnie, Grzesiu. Zamierzam korzystać z tego samego kubeczka przez całe nasze wakacje. Jasne. Już widzę, jak myjesz go pod wodą. A żebyś wiedział, to będą prawdziwe wakacje bez śmiecenia. Wakacje bez śmiecenia? To mi się podoba. Myślicie, że Karolowi i reszcie naszych bohaterów naprawdę uda się spędzić te wakacje bez śmiecenia? Byłoby super. Nie wiem jak wy, ale ja już trzymam za nich kciuki. I za was też! Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wakacji bez śmiecenia! Wakacji bez śmiecenia!